Siemano, ja jestem Rejwa, to jest dzień 20 serii odsłon Klatesa do Herkulesa i dzisiaj zrobimy sobie dzień klatki, a jeśli mi starczy siły, może sobie dzisiaj pyknę nogi, ale wątpię, raczej zrobimy je jutro. Miałem krótką przerwę, zrobię sobie takie 3 dni wolnego, musiałem się zregenerować, troszkę odpocząć, miałem też dużo pracy, także nie bardzo miałem siłę, no ale dzisiaj lecimy z pewnego kopyta, także biorę się za rozrzewkę, no i za pierwszą serię. Rozrzewka zrobiona, 15 powtórzeń po 30 kg, oczywiście bez sztangi. I pierwsza seria też zrobiona, 10 powtórzeń, 50 kg. Nie licząc sztangi, tak to byśmy mieli 60, ale powiem wam, że biednie to szło. Myślałem, że będzie lepiej, ale jednak ten prawie tydzień przerwy dał w dupę. Ta klatka jest taka mało rozruszana i trochę tej siły brakowało. Zobaczę, czy nie będę musiał w drugiej albo trzeciej serii zmniejszać, bo w tamtym tygodniu robiłem dwie serie po... Najpierw robiłem 40, później 45, na końcu robiłem 50, a w tym tygodniu jest biednie od tej 50 zacząć. Także wątpię, że te 50 dotrzymam do końca. No ale zobaczymy. Także robię sobie przerwę, no i lecimy z kolejną serią. Trzy serie zrobiliśmy, dwie serie 10 powtórzeń, trzecią serię zrobię 8 powtórzeń, brakło mi tych dwóch, nie chcę już bardziej męczyć, myślę, że i tak jest dobrze jak po takiej przerwie. No a teraz co, lecimy sobie na klatkę pod skosem do góry, no i oczywiście będziemy męczyć się handlami znowu. No ale jakoś damy radę. Także lecimy z koksem. Pierwsza seria zrobiona, 10 powtórzeń po 20 kg. Powiem wam, że się jest tak duszno, w ogóle tlenu nie ma. A nie chcę wiatraka włączać, bo będzie taki szum, że nic nie będzie w ogóle na nagraniu słychać. Ostatni razem się chyba pół godziny bawiłem z tym, żeby w ogóle to wyciszyć jakkolwiek ten wiatraczek. Także chwilka przerwy, robimy jeszcze dwie serie i lecimy dalej. Trzy serie zrobiłem, 10 powtórzeń po 20 kg. Od biedy poszło, ale poszło. Jednak po przerwie to tak dużo ciężej to idzie. Lepiej sobie robić takie, nie wiem, 2 dni przerwy max, a tak ja sobie dopierdzieliłem, to strasznie ta siła w dół zleciała i wytrzymałość. No i psycha też tak gorzej działa. No ale trzeba cisnąć, bo inaczej samo nie urośnie. Teraz polecę sobie rozpiętki. I jeśli chodzi o dół klaty, dzisiaj go nie robię, bo nie mam za bardzo jak tego dołu klaty na tej ławeczce robić. I ona jest w ogóle, nie nadaje się do tego. Nie mam w ogóle regulowanego podbicia na dupę. I ona jest za bardzo w tą stronę. Tak, o, tak to działa. I jak ja na nie zasiadam, tak po prostu zjeżdżam do samego dołu i praktycznie łbem zatrzymuje się na ścianie. Jak jeszcze dołożę do tego ciężar, to już w ogóle jest tragedia. I ratuję się nogami jakkolwiek, żeby ino się utrzymać i zaprzeć. No ale to po prostu całe plecy pracują i wszystko i nie mogę się ani trochę skupić na ciężarze. Także nie polecam taki ławeczek. Szajs jak wlezie, nie, chyba z 200 zł to kosztuje. No to co, lecimy z kolejnym ćwiczeniem. Pierwsza seria na rozpiętki zrobiona, 10 powtórzeń, 14 kg na hantel i ten ciężar sobie dzisiaj zostawimy, za tydzień sobie może zwiększę, jak znowu przywyknę do ciężarów, bo klatka w miarę wyrabia, ale łapy siły nie mają, żeby to utrzymać, już tricek taki troszkę spompowany, zmasakrowany, no nic, nie przedłużam, no i lecimy jeszcze dwie serie. Dwie serie 14 zrobione na rozpiętki. Takie małe info, bo tam kolega pytał się mnie ostatnio, u którego byłem na live'ie, odnośnie jedzenia, jak wygląda mniej więcej ten mój dzień posiłkowy, że tak to powiem. A wyglądało w następujący sposób. Na początku ja dodawałem na sam koniec filmu makrosy i inne rzeczy. Wszystkie posiłki, które jadłem, przeważający był wtedy McDonald's. Teraz sobie tego maczka odpuściłem i mój dzień wygląda mniej więcej w ten sposób. Na śniadanie piję sobie Mutant Masika. Mam około w jednej porcji, tam sobie taką większą porcję robię, około 800 kalorii i ze 30 coś tam, prawie 40 gramów białka. Później sobie tam w pracy koło 12 jem kolejny posiłek. Często bywało, że był to McDonald's. Były to około 3 McDouble. Te 3 McDouble to było około 1500 kalorii. Nie pamiętam ile białka, musielibyście sobie sprawdzić. Teraz sobie ten posiłek odpuściłem i starałem się jeść jakiegoś kurczaczka. Zazwyczaj jest to około 300 gram kurczaka. No coś w tych okolicach. Jest on gotowany. Staram się, na razie nie jest smażonego. No, tam Jula w tyle mówi, że gotuje. No tak, gotuję, wiecie jak to gotuję. Kolejny posiłek, ja wracam do domu,
Zazwyczaj jest to właśnie znowu mutant mas. Później robię sobie albo barszcz z jajkami gotowanymi, albo żurek z jajkami gotowanymi. Czasem je podkusi, biorę kiełbasę do tego, ze dwie laski, czasem laskę, zależy ile mam miejsca. Około 5-6 jajek, coś w tych okolicach. Później na wieczór, no to zazwyczaj już po tym posiłku idę sobie na siłkę. W trakcie tego, jak już z siłki wyjdziemy, ja sobie montuję film i Julia robi rosół. Ten rosołek codziennie składa się z kilogramowej piersi. Mam to na pół z Julą. Mamy ogólnie na takie 4 porcje z kilogramowej piersi i ten rosół też jest oczywiście z piersi. Też tam jakiś makaronik wchodzi, coś tam, niteczki, nie chcę mi się tego akurat liczyć. No ale powiedzmy, że dziennie około ponad pół kilo tego kurczaka, pół kilo kurczaka to na wieczór wchodzi, a jeszcze z rana ze 300 gram, także około 800 gram kurczaka dziennie idzie, plus jakieś tam, nie wiem, ze 200 może gram makaronu. Coś koło tego. Nawet ten rosołek nie jest taki tłusty, jest taki fajny, przyjemny. I czasami, jak mnie podkusi, to sobie wpieprzę na wieczór jeszcze mutant masa, a jak nie, to sobie dobijam jeszcze gdzieś tam jakimiś słodyczami, batoniczki, inne rzeczy. Wiecie, na redukcję nie jestem, o brzuszek aż tak nie będę dbał. Brzuch się robi w kuchni, także brzuszki sobie robię cały czas, a jak będę na redukcji, no to tak naprawdę jestem ektomorfikiem, także 2 tygodnie, 3 może max, miesiąc. I tego brzucha totalnie nie ma, jest suchy jak kość. Nawet szczykowanie jest potrzebne, także cieszcie się wszyscy ektomorficy. Nie macie dużo problemu, żeby to później spalić. Żryjcie, ile wlezie, a będziecie rosnąć. Powoli zbliżamy się do 1000 wyświetleń. 20 subów przebiliśmy, także prawdopodobnie jutro robimy odcinek specjalny z moją narzeczoną. Ciśniemy sobie bitka do odciny, tak jak mówiłem. No ale to zobaczycie w jutrzejszym odcinku, albo pojutrzejszym, bo jutro ogólnie mam dzień bitka i tryska, także nie chcę go przepalić. Także dzisiaj troszkę taka dłuższa pogadanka. Chciałem wam wyjaśnić kilka właśnie takich spraw, różnych rzeczy. No i robię ostatnią serię na rozpiętki i będziemy prawdopodobnie kończyć. Brzuszków nie zrobię, bo mi się normalnie chce żygać. A czemu mi się chce? No bo tak zawsze mówię, mutant masa nie będę pił przed siłownią. No i oczywiście go wypiłem. Jak sobie go wypiłem i się położyłem, tam mi się wszystko cofło, a nie chcę się męczyć. A tak w ogóle to jeszcze dzisiaj jadę do kuzyna. Robimy grilla, także z kilo kiełbasy się wpierdzieli, no i będzie fajnie. Pewnie z 6000 kalorii wybije, także będziemy rosnąć. No, także lecimy. Trzecia seria zrobiona, także przechodzimy do mojej obecnej formy. Kolejny dzień jest za nami, także jeśli zostaliście do końca, zostawcie po sobie jakiś znak w komentarzu, dajcie może jakoś lajka albo suba, zależy co wolicie, jak nie chcecie, nic nie zadawajcie. A dzisiaj ja się z wami żegnam, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!